Siemaneczko, szanowni widzowie, to znowu ja, wasz Lemi Hardcore <laughs> i nasze kochani Northampton FIFA 16, kariera frajera, jakby inaczej kontynuujemy nasz drugi sezon w Barclays Premier League i widzę, że już na dzień dobry zaczynamy mecz pucharowy, ale zanim zaczniemy mecz pucharowy jeszcze, to chciałbym wam przypomnieć, że jesteśmy w trakcie jak będziemy w kalendarz miesiąca który możemy robić transfery. Zobaczmy w takim razie na nasz budżet, a jest on najgorszy. Bo mamy jakieś 8 milionów do wydania. To jest dosyć spora kasa. No i byśmy mogli również postarać się o sprzedaż zawodników. My tutaj coś próbowaliśmy już wcześniej ustawiać jeśli chodzi o transfery, wiecie co, ja tutaj muszę troszeczkę przypomnieć, bo czasami to tutaj na tej mojej głowie to jest różnie. Tak, Bakali. To jest zawodnik, którego byśmy chcieli sprzedać. Fofana również chce odejść z naszej drużyny. No jest tu paru, paru zawodników, którzy chcieliby od naszej, z naszej drużyny odejść. Lub też po prostu się nie nadają. Bakali to jest totalna pomyłka w tej chwili, co tutaj... Mamy. Były też przez Was podawane również pewne warianty taktyczne, w zasadzie bardziej ustawienia. Ktoś tutaj podał mi totek. że ja to przeczytał dobrze. Totek stotek. Totek stotek. Totek. Powiedział, że 4-3-3. Wariant ten czwarty, czyli ten. Nie, to jest trzeci. Nie, to jest raz. Oszywa dziewiątka, dwa. To jest trzeci. No bo jeszcze jest taki. Chyba o taki bardziej chodziło. To jest ten czwarty. Z defensywnym pomocnikiem, tak? No rozumiem. On napisał do mnie. Polecam Ci formację 4 życzy w czwartym wariancie. No czwarty wariant, no to jest, jakby jechać, to jest ten. Okej. Okay. Ustawmy taki wariant. Dobrze. Więc Kamilas pisze, żebym tylko nie robił głupot. Dobra, Kamilas, 777, postaram się nie robić głupot. Kochani, ja serdecznie dziękuję za, e, jak zawsze, za tysiąc wyświetleń pod ostatnim odcinkiem. Choć, kiedy ja to nagrywam, ciągle jeszcze tysiąca nie ma. Ale jest bardzo blisko. 25 wyświetleń brakuje, więc e, spokojnie mogę dla Was nagrać. I kiedy tylko się pojawi tysięczne wyświetlenie, oczywiście filmik się automatycznie pojawi. Dziękuję również za wszystkie łapencje w górę. Oczywiście one są zupełnie niepotrzebne, ale zawsze są, to są. Chociaż ostatnio. Forma widzę, wasza spada, bo tylko 70. cholera jasna. Tak zawsze to wpadało. Ale nic. Dobrze, idziemy dalej. El Corona. Dawaj więcej motywacji, a nie pochwały. Próbowaliśmy kiedyś, tak? I to kurczę, jakoś tak za bardzo nie działało. Ale będziemy kombinować. Możemy pół na pół. Może. Zobaczymy. Polecam się na prawą stronę. Lukas Vasquez. Mam nadzieję, że tak mówię. Dobrze to przeczytałem. Droker tak nam poleca tutaj, więc, więc spoko, spoko. Jeszcze tutaj wcześniej Mielkorona proponuje proponuje dziewaniego do Santosa z Los Angeles Galaxy. Teraz sprawdzimy to wszystko. I jeszcze a jednej sprawy, bo tutaj Droker dość ważną sprawę poruszył. Graj karierę frajera na live'ach, słuchajcie. Wtedy widzowie mogliby mi coś tam podpowiadać i tak dalej, i tak dalej. No ja, kochani jakoś tak średnio to widzę. Naprawdę średnio to widzę robienie czegoś takiego na live. Ja tą, ja tą sesję ja bardzo lubię, tą serię w ogóle, bardzo lubię prowadzić sobie tutaj w swoim tu zaciszu domowym i dla Was później rzucać ten odcineczek, Wy nie wiecie co się działo. Jakoś tak na live, myślę, że za duży chaos będzie. Nie będzie ta seria wyglądała tak dobrze, jakby mogła wyglądać, aczkolwiek mogłaby przyciągnąć widzów, tak? Ale nie na tym mi zależy właśnie, żeby robić taki wielki szum na tym strumyku moim. Więc wolę to prowadzić tak jest. Więc zostawmy to tak i tego tematu. Na razie nie poruszajmy, aczkolwiek tylko krowa nie zmienia zdania, więc kiedyś może w coś takiego się pobawimy. No dobrze. Eee, przy tym ustawieniu, co wcześniej miałem, no tak, ale teraz to wszystko ustawienie zmieniliśmy, więc zagramy tutaj. Musimy zrobić lewych obrońców prowadzić. Ojej, to w ogóle jest sieka totalna teraz ze składem. Ronaldo raczej na tą stronę nie powinien. Nie nadaje się za bardzo. A jezus, Maria. Co tutaj się dzieje? Nie wiem, czy tu prawa strona, czy tu lepiej środkowi powinni grać. Kurczę, to ciężka sprawa. No, Bejlego bym tutaj wprowadził. Tego bym w końcu tutaj dał mu zagrać, bo też już wreszcie musi pograć trochę. Angelino ma kontuzję, więc może jeszcze ciągle tutaj go zostawmy. Zobaczmy, tutaj jeszcze na rezerwie jest. Mute ma kontuzję, no to jest. Porażka, a szkoda, bo fajny naprawdę napastnik, mimo że walalu nie ma za wysokiego, to ciągle się nadaje. Reszta pasuje, Marlon w ogóle tutaj nie ma siły. Teraz będzie trzeba go zmienić. No dobrze, ale zanim to zaczniemy, postarajmy się troszeczkę przejechać, no tak, bo tutaj mamy mecz. Postarajmy troszeczkę, e, postarajmy się o te nasze transfery. Cholera, Bredze i Bredze i Bredze. Aj, szukaj zawodników. No dobrze, popatrzmy w takim razie. Chociaż nie, najpierw musimy kogoś sprzedać. No za 8 milionów, no co ja mam z 8 milionów robić. Ale dobra, moment, Tyś nie. Po zawodniku zawsze możemy popytać. Dziewani, no to jedźmy tego dziewaniego, sprawdźmy, sprawdźmy. Kurna, ale, ale wiecie co, łyka wody wezmę. No nie no. Co ja dzisiaj gadam? Owaj, mm. morda się klei. Dziewani, dziewani, ale muszę wam powiedzieć, że przyjemnie na tym monitorku mi się siedzi nowym. Dziewani, dziewani Ja Nie wiem czy tak mi w ogóle wyszuka. No właśnie, nie bardzo. Jest, że to jest głupota w tej grze. Do Santos może w, takim, w taki sposób mi wyszuka. Jakoś przyjemniej mi się na tym monitorku siedzi. Dobra odległość. Nie męczą mi się tak oczy. Jest Santastyko. Santos Santa Claus to innym razem. Giovanni to miał być, jest, napastnik. Giovanni dos Santos, 32 lata. No, może być niegłupi. 32 lata jeszcze coś by pograł. On co prawda już troszeczkę latek tutaj u mnie ma, ale faktycznie kto wie. Tylko że to jest napastnik. No, napastnik na środku mógłby grać. No, nie niegłupie rozwiązanie. Możemy się zawsze o niego zapytać. Pytanie o zawodnika oczywiście. Nie zaszkodzi. Może będą skorzy tutaj z nami porozmawiać. OK. Na prawą stronę. Lukas Vasquez. Okej. Okay. Zobaczmy w takim razie tego całego o Momencik, to w takim razie tak to zróbmy. Lukas, tak? PP. Dobrze mówię. Dobrze mówię. 30 lat. Hmm. Nie mamy żadnych informacji o nim. Możemy go sobie obserwować i możemy zapytać. Po cenie możemy mniej więcej ocenić wartość tego zawodnika. Plus minus oczywiście. Suarez. No właśnie, Suarez może być niedużo warty, a może mieć spory level. Nie, co ja robię? Suarez. No tak, ale jeszcze trzeba się znać na piłkarzach. A Suarez ma na imię. Ja nie wiem jak ma na imię. Zobaczmy, zobaczmy. Od czego gogle mamy. Od czego mamy? Suarez. Show me baby Suarez. Suarez, Luis Alberto. To będzie ten pewnie, co? No dokładnie. O nie, on jest sporo warty willi. Miał być warty 10 milionów, a jest warty u mnie 26. Dobrze mówię, policzmy te zera. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak? 26. Dobrze mówię 26. Uuu. No niestety. Ale odpada. Ale zapytać się mogę o niego, nie? Może nie chcą 26. Może jest warty tylko 26. A chcą znacznie mniej. Zobaczmy przy okazji też, ile jeszcze ciągle jest Messi warty. Faktycznie tak ogromne pieniądze. 34 lata. No, ciągle jest tutaj warty. Kur... już od tych zer powiem Wam szczerze, to mi się pindoli. Aż teraz się rybuje, palcem muszę sprawdzać, cholera jasna. Na monitorze jest taki przecinek wyryje w tych miejscach, gdzie się pojawia to. I będę wiecie od razu. Jezus, powiem Wam szczerze, naprawdę idiota. Ja wiem, że w angielskiej wersji, jak na angielski język zmienimy, będziemy mieli przecinki, ale powiem Wam szczerze, no idiota. Po prostu idiota coś takiego mógł zrobić. No Jak można tyle zer robić? Czy to powinny być przecinki? Matko, jedyna, no. Co za baran to. To zrobił, ale oczywiście, a nie, nie możemy, to jest na mojej liście życzeń, Ty tak nie mógł się już zapytać. Okej, okay, nie robimy głupot kamilas, oczywiście. Eee, wróć do ustawienia znowu 4-4-2, ktoś się pyta. Na razie wypróbujemy to ustawienie, a 4-4-2 wrócimy. Lemik, kup Glika do obrony. Na napad Łukasz Zwoliński, powinien być niedrogi, do środka Linetty. W ustawieniu z trzema obrońcami, wystawia tylko środkowych obrońców. Na tej chwili na czterech zmieniliśmy. Prawie i lewy w tym ustawieniu radzą sobie gorzej niż środkowi. Romero spływ wymienić na środkowego pomocnika. Mm -hmm. No właśnie, Hojan tutaj pisze, że prowadzę kadrę polski i mówię jakichś Polaków ściągnąć dobrych. No. No mógłbym, tak. I Cywel też tu pisze dobrą rzecz, że powinienem zacząć zabierać za wyników słowych klubów. Tak, zgadza się. Ja zgadzam się, że powinienem zabierać z Arsenalu, Chelsea. właśnie to próbuję robić, żeby oni ciągle. E, ciągle mieli problemy, braki w składzie. E, więc Douglas Costa jeszcze. Dobra, zaraz zobaczymy, zaraz to sprawdzimy wszystko, słuchajcie, OK. Więc e, zobaczmy Glik. OK. Skoro Glik, to Glik. Myślę, że on A, 84 overa, zobaczmy. Aż taki drogi nie jest. Zapytać się możemy. Informacji trochę o nim mamy. Okej. Okay. Łukasz Zwoliński na napad. Łomat. No zobaczymy. To miał być Adrian. Łukasz. A, jest jeszcze Adrian. O, tu nie mam żadnych informacji. No okej. Okay. Możemy tutaj pogadać o nim. I może się również zapytać. Okej. Okay. no, Dobra, zobaczmy. Co za propozycja tu jest. Ojś ty, kurna. Karol. SPD. A kurna, nie? Głupich zawodników mi tu podajesz. Całkiem sensownych. Muszę powiedzieć, że... Przemysław Hojan, muszę Cię pochwalić, bo tutaj widzę i cenowo, i dosyć tutaj poziomem, no ci zawodnicy są powiedzmy w zasięgu naszego budżetu po jakichś tam małych sprzedażach, transferach i muszę powiedzieć, że naprawdę to jest jedna z najbardziej sensownych tutaj propozycji, jakie w tej chwili dostałem. Ja nie wiem, czy ci zawodnicy oczywiście spełniają swoje role, czy będą spełniać rolę w swoim tutaj składzie w naszym, ale no wyglądają dość przyzwoicie i cenowo... Kurczę, No, zapytać się możemy. Trochę kasy chcą, ale spokojnie. Pomyślimy. Może coś da się z tym zrobić. Sprawdźmy jeszcze ta klasa. E, kostę, ok. A to, że ma ponad 30 milowat, to jeszcze nie znaczy. Kosta. E, Okej. Okay. Prawa strona pewnie o to chodzi. 31 lat. No kurde, fajny zawodnik, ale 19,5. No zapytać się zawsze możemy, ale myślę, że to jest tutaj poza zasięgiem. A teraz my musimy troszeczkę w naszym zespole pozmieniać pewne rzeczy, bo tutaj jest totalne zero. Środkowy obrońca, no tutaj musimy za Marlona kość wprowadzić, bo Marlon sobie nie da rady. SP w ogóle, co on tutaj robi? Tu jest prawa obrona, gdzie jest lewa obrona w ogóle? Angelina ma kontuzję. To jeszcze zostawmy to tak, jak jest. Kante, prawa, lewa. Nie wiem, czy to akurat tutaj za to zestawienie jest dobre. Tu może środkowi powinni grać bardziej? Pewnie tak. No okej, okay, zostawmy na razie tak, jest. Tu zróbmy sobie. Hmm. Niech ten wskoczy. Marlona trzeba dać na ławę. Reszta może być. No jeszcze trwa ataku Kalwerta bym wystawił jednak. Jebu jebu, pójdziesz odpocząć sobie całkowicie. I tak to wystawimy. Na Pucharach nam aż tak bardzo nie zależy, zresztą nasza ocena nie będzie zależała, zależała od tego, jak gramy w Pucharach. Dobra, no jedziemy z tym Koksem w takim razie. Birmingham, same zwycięstwa 2-0-1-0 z Evertonem 3-2 po walce, ale zwyciężają wszystko. A my oczywiście gramy lipę i to na wyjeździe jeszcze za to. No ale zaczymy, no może coś wyjdzie na. No. no i proszę, bardzo fajny grę. Hehe, <gryna> Jezus jak jak kocham to wypuszczasz łebka na mecz i normalnie taki jaja ci robi ale Bakuna 2 do zera no Bakuna matata w końcu się budzi no dobrze 3-0, what do no, cholery co oni grają tutaj wo wow, wo wow, wow. mi miałem zazwonic w dziesiątej minucie słuchajcie Wow, wo tu jakiś budzik Ja się przestraszyłem dziesiąta minuta dokładnie a tu mi się budzik włączył bo tą podstawkę, co mam tutaj do iPada, te głośniki oni, nie wiem, alarm mam na 12 godzinę ustawiony i zawsze o 12 mi dzwoni. Cholera, ja się zląkłem. Eee, 10 minucie, wie co jest grane, co się dzieje w Fifie czy co? Ej, no 3 do 0 wygraliśmy. Ojej, jej, czy to dzięki temu ustawieniu? Cholera wie, cholera wie, ale no na to wychodzi, więc to były wszystkie komentarze, plus minus jeśli chodzi o o zawodników, więc ja sobie tutaj to już okno zamknę. Wszystkim oczywiście jak zawsze dziękuję za te niezwykłe tutaj niezwykłą pomoc. Ktoś też do mnie pisał, żebym nie dawał driblingu, a miałem dać no właśnie, ja miałem dać. Zapomniałem. Coś z obroną chyba. Tutaj my może gra w dziadka, przechwyty. Może to damy Niech to trenuje Jebu, jebu niech trenuje. Niech będzie ciągle przydatny. Może coś z niego jeszcze wyciągniemy. O, matko. To chyba temu nic nie poszło. Dobra, biuro. Co mamy? Twoje zapytanie. Santos, ile są za niego? 19,5? Tak, rozważamy kwotę 19,5. OK. E, kwotę 19 milionów na razie tyle nie mamy. Suarez obecnie nie na sprzedaż, więc to możemy sobie w ogóle odpuścić. Glik 14,5 15 milionów Zwoliński Ale jakbym tam tego sprzedał, to bym Zwolińskiego kupił. Lech Poznań 19 milionów ma tylko jedyna kost. 30 Oj. Nie, no, to no muszę dużo pochwalić za ostatni mecz. Słuchajcie, no, wszystko fajnie, ale. No, kos, nie, no, 30 milionów, no tutaj to kompletnie odpada. Tyle taki pieniędzy nie dostaniemy. 19 baniek tu. No, zobaczymy, poczekamy jeszcze na odpowiedź, jeśli chodzi o naszych tutaj zawodników, co chcemy sprzedać. Coś może jeszcze uda się wywinąć w sprawie opuszczenia klubu. Więc Angelino. Aha, dobra, chciałby grać. Romero. Aha, dobra, Romero jeszcze chciałby tutaj grać ciągle. Dobra, jebu, jebu, chciałby grać. I Angelino już chciałby grać. Okej, okay, tu zaraz zmienimy, mam zrobimy. No tak, bo ty już, bagnet, musisz on wypaść. Ty się już nie nadajesz. Dobra, Angelino nie wchodzi. Marlon niech jeszcze odpocznie. No tak, Romero, 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 na co ty mi tu Romero wiesz potrzebny? W sumie nie bardzo do niczego. Teraz jebu, jebu, trochę jest zmęczony, ale trochę jest, tylko trochę zmęczony. Więc nie jest jeszcze tak źle. Do przodu może wystartować. Przez te puchary pierdzielone mamy mało siły. Zawodników za dużo na zmiany nie mam. Więc to wygląda w tej chwili tak, jak wygląda, ale gramy u siebie. Przypomnijmy też tabelę, bo to jest ważna sprawa. Tutaj w tej chwili, no my jesteśmy na pozycji dziesiątej, w środku tabeli. No hm, nie źle. Tak patrząc, mamy 10 punktów straty do pierwszej piątki. To, co nas interesuje najbardziej. Chelsea znowu poza zasięgiem, chociaż tu Liverpool. Całkiem nieźle gra. Mhm, dobra, symulujmy meczyk. Jedziemy. Remis, remis, zwycięstwo. Jakieś tam rewelacje nie grają w końcu. A jedno Birmingham pokonaliśmy, to i drugie możemy. Ha, ha, ha no nie wierzę. Szczęsny łapie kontuzję. O, matko jedyna. Tylko czasem, żeby tego szczęsnego nie zmieniali z tej bramki, bo jak zmieniam go z tej bramki, to dostanę z 5 do 0. Mam nadzieję, że to jakaś niepoważna kontuzja. O shit! Widzieliście zaraz co się stało w 86 minucie? Ale Ronaldo w końcu strzelił bramkę i za chwilę Sinclair szczelił bramkę i mamy wynik 2 do 1. Ale wygrywamy, zgarniamy 3 punkty. Ważne trzy punkty. Zaczynamy dość dobrze ten epizod. Mamy dwa mecze i komplet punktów jak na razie. Tylko właśnie, mamy kontuzję. I teraz tak. Konferencja prasowa. No Tutaj znowu mój team muszę pochwalić przed meczem z Manchesterem City. Kontuzja zawodnika, szczęsny na szczęście. Na szczęście szczęsny ma tylko 7 dni i koniec zawieszenia. Rozmowa z zawodnikami, dzięki trenerze, i ostatni mecz. Chyba dobrze zagrałeś. Chyba tak. My jedziemy dalej. Ciągle nie mamy żadnej odpowiedzi, jeśli chodzi o sprzedaż zawodników. Oferta transferowa w końcu mamy, jest bakali. Jest bakali. Ile oferują nam? Oferują nam 15,5 miliona. Słuchajcie, kontroferta na 20 milionów. Myślę, że możemy tyle zawołać, to byłyby jakieś pieniądze, więc postarajmy się, forma dobra, morale bardzo zadowolone, ale cholera, ty nic chłopie nie grasz, kompletnie nic, nie wiem, nie pasujesz do tej drużyny, więc składamy ofertę, bo nie mam zamiaru go sprzedawać za 15,5 miliona, kurde, a róbmy coś na tym jeszcze, więc składamy tą ofertę i jest zapytanie o wypożyczenie, no. No idź w cholerę, chłopie. Akceptuję to. Idź w cholerę. Więc zawodnik wypożyczony. Oferta transferowa jest w trakcie załatwiania. My jedziemy dalej. Chcą od nas kupić o środkowego obrońcę. Środkowy obrońca. Aczkolwiek my tam mamy kilku na oku. Glika na przykład ma. Więc może kontroferta na 20 milionów również tutaj w tym przypadku. I możemy tą ofertę im złożyć. Ja mogę tu spróbować. Pewne roszady zrobić. To nie są, mam nadzieję, głupoty. Dobrze, na zespół. To jest chyba szczęsny, tak? który ma kontuzję. Który musi na ten mecz sobie jednak tutaj odpocząć. No, w zasadzie zawodnicy są kur padnięci. Marlon. Marlon w końcu może zacząć grać, bo on też tu widzę jakieś miał problemy. Facing sobie odpocznie. Hmm, 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 co tu możemy zrobić. Tu w zasadzie na tym środku taki powinien defensywny grać. Na przykład Magellan. Tu taki by się nadał. Ale okej, okay, pomału, pomału. Co my tu jeszcze możemy zrobić? No reszta jest trochę padnięta. Ewentualnie Calvert mógłby zacząć ten mecz. Hmm, to nic nie da. To będzie to samo. I zostawmy tak, jest. Troszeczkę trudny mecz teraz, za szybko. <grymne> za szybko ten trudny mecz tu jest. No nic, gramy z rezerwowym bramkarzem. Oni tu nie stracili bramki w ostatnich przynajmniej trzech meczach. Strzelili aż 9-3 na mecz, więc spodziewajcie się, że średnio utrzymają. No, City tutaj y, obstawiam, że przyjmiemy i to grubo. W siódmym minucie już Nasi nam wyjaśnia. Oj, kurde, no właśnie, no właśnie, no ten mecz niestety trzeba było sobie dać na straty, no ale jeszcze jebu, jebu, strzela na 2-1, kurde, w szkole, że nie 2-2, o, było dobre, no i trzy bramki strzelili, co prawda my, chociaż tą pasę ich dobrą, konta zerowego usunęliśmy z akt, ale niestety przegraliśmy 3-1, ale tutaj tą porażkę, byłem na to przygotowany, no nie, nie jesteśmy w tym sezonie na tyle mocni, żeby sobie pozwolić aż na takie akcje jak w zeszłym sezonie. Troszeczkę lepszy skład mieliśmy, trochę tutaj błędy popełniliśmy, ale możemy to w każdej chwili odrobić przez dobre transfery, więc spokojnie. Ciągle jeszcze tutaj o to walczymy. Mamy jakieś maile. Oferta transferowa. Angelino chcą od nas kupić. Romero jest zawieszony. Angelino. Hmm, hmm, hmm. Za tą kwotę 7 milionów. No on jest taki kurde sobie, ja się spodziewałem, że coś z niego będzie lepiej. Oczywiście kontrofertę możemy złożyć na podwójną stawkę 14 milionów. Jeżeli chcieliby, to proszę bardzo. Możemy kombinować oferta transferowa. Ciągle nie mamy odpowiedzi. O, tu możemy zatrzymać. Oferta transferowa. Tu jest odpowiedź. Jest do przyjęcia, widzicie? Rozpatrzyli żądanie. 20 milionów jest do przyjęcia, więc idą w to. Biorą tego bakaliego. Dobra, niego biorą. Nie go biorą, okej. Okay. A chcą od nas Lobo kupić. <laughs> Atletico Bilbao. What? Czekaj, muszę to skumać teraz. O co tu chodzi? Atletico Bilbao chcą kupić od nas Bernardo Lobo. 17 lat, 57 overall za 190 tysięcy. Żadne pieniądze, tego nie potrzebuję, tylko staram się zrozumieć tutaj teraz sens tej oferty. Za milion. On jest wart dla mnie. Milion dolarów. tutaj w tym przypadku funtów, ale to trochę więcej jak milion dolarów. Million jest wasz. <laughs> Kurde, po coś go potrzebują. Nie wiem jeszcze po co, ale, ale po coś. Ok, idziemy dalej. Oferta transferowa, najpierw konferencja prasowa. I tutaj nasz team. No dobra, zmotywujmy teraz po ostatnim meczu. Zawodka. A, widzicie? Ja wtedy zażądałem 20, oni 18 milionów by dali. 18 milionów. Dobrze, dobrze. To co, idziemy w to w takim razie. Akceptujemy tą ofertę. 18 milionów. I dajemy. Więc zawodnik powinien zostać Lada chwila sprzedany. Tutaj muszę co chwilę zatrzymywać. Oferta transferowa. Co oni, co ona skupować? A wypożyczenie na rok. Cholera jasna, ja nie mogę tych wszystkich zawodników tutaj wypożyczać. Bo za chwilę nic mi nie zostanie. Będę musiał jakieś kurde drobnych tych łebków kupować. Ale. No, i tak on mi się do niczego nie przyda. Dobra, niech on zjeżdża. Tam za chwilę jakiś tanich zawodników będziemy musieli szukać, bo troszeczkę nam się tu robi manko w składzie. Spokojnie. Ja tutaj zatrzymuję. Nagroda z turnieju. Zawodnik sprzedany. Ok, 17 banik do nas trafia, więc bakali poszedł. Het. Nagroda z turnieju. Słabe pieniądze. Przyjrzyjmy się cenie, jaką żąda pan swojego zawodnika. Naszym zdaniem jest ona zbyt wygórowana. On, Angeli, co? Płaca za transfer 8,5 miliona z Angelino. No, nie, 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 nie. Ja swoje już podałem. Kontroferta, niech będzie. 11. No, albo idziecie w to, albo nie. Za 11 baniek jeszcze wam mogę go puścić. Tutaj chyba już się dogadaliśmy. Dobra, mamy jakąś kasę. Spójrzmy teraz nasz zespół, więc jak wiecie, co nieco nam tu ubyło. Więc prawe. prawe znaczy w ogóle na pasy jakikolwiek, więc tutaj mieliśmy. Mieliśmy tutaj na oku i rozmawialiśmy tutaj o Łukaszu Zwolińskim. Możemy zawsze Glika wziąć, słuchajcie, do tyłu, ale myślę, że Łukasz Zwoliński, co? Czyli Netti. Ale Alinetti to akurat nie jest ta pozycja. SPD, ale on tutaj na SPD mógł się przydać. Ale spokojnie, coś może kasy jeszcze będziemy mieli. Zwoliński. Dobra, 15 panie chcą. Zacznijmy może od 12. Dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 12 milionów. Załóż. Zacznijmy od takiej kwoty. Myślę, że to jest... Dosyć dobra kwota. Teraz tak, tutaj mamy troszeczkę manko w składzie. Kalvert tutaj wskakuje. No i dobra, ten może wrócić. Angelino, tu jest wszystko jak trzeba, bo skagli za chwilę od nas odejdzie. No, troszkę manko w składzie. Szczęsny może wrócić na bramkę. I tutaj możemy wprowadzić, w zasadzie już nie wiem kogo, może Małoneja wprowadzimy, albo nie, niech Jones gra, ten Małonej też już się nie nadaje. No dobra, taki mamy skład, troszeczkę w tym roku kombinujemy, przygotowujemy skład na przyszły sezon bardziej. Ale jeszcze zawsze możemy, zatrzymajmy symulację, bo może jeszcze coś będzie, jakaś odpowiedź. Oferta transferowa, rozmowy zakończone fiaskiem. Dobrze, sofam to w takim razie. O, o, Livermostki zerwał rozmowy z klubem Southampton, ponieważ nie doszło do porozumienia w. O, kuryna, a już myślałem, że pójdzie. Okej, okay. pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło. Przyjęliśmy się cenie, jak ustalił pan za swojego zawodnika i ustaliliśmy, że dla nas No, nie slevat. cwaniaki. I tutaj, kto go chce kupić teraz? A, Swansea. 12,5 słuchajcie, jakie 12,5? Jak poprzedni dawali mi 18, więc my tutaj z Fano zagramy znowu z 20 baniek, jak damy 18, to oni powiedzą, że nie dadzą 18, a dadzą 15 i nic z tego nie będziemy mieli, więc trzeba dać więcej. A my jedziemy dalej. Tutaj grube grube okno może być. My ciągle na 10 pozycji. West Ham jest do objechania zespół. No i co możemy zrobić z tym zespołem? No tutaj w zasadzie chyba wszystko przygotowaliśmy wcześniej. Mamutę ciągle kontuzjowany, ale za chwilę może mieć tutaj rywala w ataku. Bo jebu, jebu idzie do przodu. Calvert teraz zagra na, tym, na tej prawej stronie. Ktoś średnio go tam widzę. Ale nie gra. Gram jako gospodarz. Nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Nie wiem. Trzy punkty chyba, nie? Przydałoby się. Kurna, strzelamy bramki i od razu tracimy. Dobrze, chociaż Ronaldo coś strzela. W końcu te przepłacone 34 miliony wyjdą kiedyś. <grym i> Maria No. No, Bakuna. Bakuna Matata, tata, 3 pointer. Kurna, i to mi się podoba. No to jest koleś. A jeśli to dobry zawodnik, jednak jest. Jak wszyscy zawodzą, to ten jak huragan chodzi. No dobra, najpierw przeprowadzimy treningi. Jedźmy dalej. Jebu jebu, czekam, aż gdzieś tak mniej więcej pod 78-89 podejdzie. Teraz powinno mi podskoczyć na 75. Chyba co? Coś tam chyba podskoczyło. Okej. Okay. Mamy kolejne odpowiedzi. Transferowa. Osiem bubańki ci też dają. Oferta nie do przyjęcia. Zaoferować piętnaście. Dobrze, spokojnie. Idziemy w górę. Nie. Nie możemy się tyle bawić. Cholera jasna. Nie no, potrzebujemy. Potrzebujemy kasy. Trzynaście milionów Cóż, oferty. Potrzebujemy kasu, musimy dobrze to rozegrać. 13 milionów, oferta nie do przyjęcia. Spokojnie. 8,5. Koniec zawieszenia, Romero wraca do składu. Ej, osiem i 8,5. Nie, 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 nie kochany. No tak, ale gdzie ja później takiego lewego obrońcy znajdę? I ja tam chciałem za niego? 12? 12 baniek. Jak wam się nie podoba? Do innego klubu proszę iść. No, problemos. My jedziemy dalej. Dobra, mam jakąś odpowiedź. Wow! Czy my to widzicie? Dałem, rzuciłem 20 baniek. Wcześniej 18 ktoś dawał. Zawodni są zainteresowani. I zdecydowaliśmy, że oferta jest do przyjęcia. O kurna. Oj, 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 ale to się dzieje teraz. No dobra. Oferta transferowa znowu teraz zagraja. Znowu ile nam oferują Zagreja? Mało, mało, mało. 15 baniek. Bo czasami jak dadzą dużo, to wiecie. Możemy tego zawodnika wymienić za kogoś innego. Takiego z 79, to spokojnie dziś kupimy. Nie biorą, nie biorą, jak będą chcieli. To jest nasza odpowiedź. Oj, a przed nami kolejny mecz. No i co z tego, że jest przed nami mecz, jak my nie mamy kim grać? No powiedzmy, że Romero wraca do łask. No on tutaj może wskoczyć. Tu nic ciekawego. Tu wszystko jest jak jest. No mamy taki skład, jaki mamy. no. Dobrze, że w ogóle jakoś tu ciągniemy to wszystko. Jedziemy. To jest pucharowe, co prawda, spotkanie, więc bez wczuty. Zwycięstwo, remis, porażka. No tak sobie grają. A jebu jebu, wali w drugiej minucie na 1-0 i pięknie jedziemy. To jest zawsze dodatkowa kasa, słuchajcie, za puchary. To nie jest głupia kasa czasami. Im wyżej jesteśmy, tym zaczynamy się ociewać o miliony. A w naszym przypadku każdy milion to jednak jest jakaś kwota. Bailey, nie rób mi tego. Ronaldo 2-0. Dobrze. Kurna zmiana. Romero wszedł za niego, więc może być lipa, może być grubsza kontuzja. Dobry wynik. 2-0. Super. Super. Świetnie, ale kontuzja niepotrzebna. I to może martwić. Kontuzja zawodnika 3 dni. Uch. Pięknie. A pogoń Szczecin za 13 milionów przyjmuje post przedstawione warunki i my to kochani podpisujemy. 50 tysięcy? Dostajesz od nas 60 tysięcy. Lat 3? Chcę 2, proszę bardzo, damy 3. Kluczowy zawodnik, podpisujemy umowę. Miejmy nadzieję, że to przyjmie. Trafia mimo wszystko do wyższej klasy rozgrywkowej, do znacznie lepszej ligi. do zna... Znaczy do wyższej. No to jest w Polsce to jest ten sam poziom, tak? Znaczy to ten sam level, jakby, ale nie level umiejętności. No, ale okej. Okay. <laughs> więc trafia do lepszej ligi. Ma większe szanse na rozwój, więc miejmy nadzieję, że tego nie spapsze. Ja jeszcze tutaj w maile wejdę, bo tutaj o Zwolińskim rozmawialiśmy. Tak, Zwolińskim, więc już możemy go sobie tutaj usunąć. Ech, no dobra, zobaczymy dalej, co będzie. Zatrzymujemy tą symulację. Teraz musimy bez sobie zatrzymywać. Nie jest tyle wart. Dobra, przestali. Ok, to się gońcie. Jedziemy dalej. Nie ma żadnej odpowiedzi na nic. No, teraz musimy pomalutku dojechać. Ostrożnie. Proponowany kontakt został przyjęty. Świetnie. Więc akceptujemy, no i liczę, że ten zawodnik coś w tej drużynie naszej pogra. No, miejmy nadzieję, przybył nowy zawodnik, świetnie. Zawodnik sprzedany, trafiło kolejne 17 milionów, kochani, do nas. Więc znowu możemy się kimś zainteresować, bo mamy na transfery kolejne prawie 30 milionów. No, trzeba tutaj zacząć kombinować. Zespół już ustawiamy. Co my tu zrobimy teraz? Calvert na ławę. Mm -hmm. Zwoliński, 79 over, ale więc może zagra na środku, a może jednak po tej prawej stronie. Nie wiem, czy na środku bardziej by się nie przydał. No i zostawmy na razie tak jest. Mm -hmm. Dobra, teraz tak. Potrzebujemy tutaj. Brońce jakiegoś. Zaraz tutaj zobaczymy, kogo mi polecaliście. Na razie idzie to wszystko dość składnie. Giovanni de Santos to był napastnik. Hmm. Też mógłby się w ataku przydać. Tu mamy prawą stronę. Glik, no właśnie, środkowy obrońca. I tu może być dobrze. 14,5, ale moglibyśmy zacząć od niższej kwoty. Zacznijmy od 12. Może się zgodzą. Bierzmy go. Co prawda, lata swoje ma, ale my potrzebujemy drużyny, która będzie grać. Później będziemy się martwić. I jeszcze został nam tutaj ten zawodnik. SPD. Linetti. Kurde, Lenety, Lenety, jak to, to tak go nazwał? I tutaj byśmy mogli spróbować zahaczyć o 16 milionów. Taką ofertę byśmy złożyli trochę niżej. No koszta tutaj to na, nie stać go na nas, zaś to mam jakiś, żeby tu rewelacyjny aż taki był do naszej drużyny. no Przydałby się, no nie powiem. Nie płakałbym jakbym go dostał za darmo, ale spokojnie. Ech, oferta transferowa. Dobra, oni tutaj przestali. Ok, to się gądzie frajerzy. No dobra, Zwoliński, Zwoliński, kurna, mamy kolejnego Polaka, szczęsny na bramce, Zwoliński w ataku, skład chyba jest dobrze przygotowany, więcej tutaj nic nie wymyślimy, mamute ciągle kontuzjowany, więc tutaj nic mądrego naprawdę nie zdobędziemy, więc jedziemy, Blackpool na wyjeździe, no i Zwoliński, o cholera jasna, bo się przeprosimy, grać musisz, tamten nic nie grał, to może w końcu chociaż ty coś będziesz grał. Siła jest. Uhu. Romero na atak? O kurna. Dziwne zmiany. O kurna na jakiś. Cholera. Jasna. No dawaj, dawaj, sześć ktoś! Dupa jeden do zera. Sorki. Oj, oj, oj Słaby debiut Woliński, słaby debiut. Możecie do przodu jednak wystawię. A może by się nadawał do do trenowania. A zobaczmy. Mijanie przeciwnika. Eee, Zwoliński. A ten też jebuje, bo już się do niczego nie nadaje. Z niego też już raczej nic nie będzie. To może Zwolińskiego trochę potrenujmy. Mijanie przeciwnika, podkręcanie, rzuty wolne, to ci jest niepotrzebne. Dawaj Zwolińskiego, to możemy, możemy potrenować. Co on ma tutaj słabe? Tu nic nie potrzebuje. Strzelanie, wykończenie siła strzału, nawet OK. Podania, no tu jest orientacja, no to jest u niego słabo. W obronie nie potrzebuje. Dribbing, wytrzymałość, nie, nie jest źle, więc ja myślę, że tutaj podania, no tutaj podania, ja bym mu jednak podanie i orientacja. Nie, co ja mu ustawiłem? trudne mu ustawiłem w ogóle? To podanie i orientacja? Na razie bym to ustawił. I jeszcze coś, bo i tak z Ciebie nic nie będzie. Dribling, wytrzymałeś, wytrzymałeś. słabo, u Ciebie kolego. Więc ja bym to wytrzymałość tylko u Ciebie trenowała. Z Wońskiego trochę potrenujemy. I ja bym mu dał na strzelanie. Niech idzie, Kury na niech tnie. Dawaj. Ma grać, niech gra. Idzie do przodu. O, proszę bardzo, już troszeczkę do przodu. A jeszcze z niego to zrobimy zawodnika. Chociaż tak, żeby do 81 podskoczył. I już coś z niego można zrobić. Mamy kilka maili. Oferta transferu przyjęta. Przyjęta, słyszycie to? I tu przyjęta. No dobra. To co podpisujemy? 70. No, my tu zawsze podnosimy o 10. Laty 2. Kluczowy zawodnik. To, bo to, i tutaj damy oczywiście dyszkę do góry. Lat 3 pasuje i kluczowy zawodnik, żeby nie było czasem, że ktoś będzie mi płakał. Więc tak, glik na razie niech wypadnie, tu wypadnie. Rozmowa z zawodnikami. Ty byś chciał grać na jego pozycji. Za chwilę tu przyjdzie inny zawodnik. To raczej nie pograsz. Jedziemy dalej. Teraz zobaczymy, może w tym jeszcze dniu dostaniemy zawodnika. Został przyjęty, został przyjęty. Więc akceptujemy ofertę potwierdzamy. I akceptujemy ofertę i potwierdzamy i ciągle jeszcze mamy trochę cash'u. Niewiele, ale mamy. Przybył nowy zawodnik, no trochę tutaj mamy zawodników. Zawieszony, co jest niepotrzebne mi w ogóle? O! Aha, Aston Villa, rozumiem. Czy odchodzi? No i okej, okay, niech spierdziela. Nie jest mi do niczego potrzebny. No, zespół, trochę ustawmy go teraz, bo trochę mamy zawodników. Więc tak, glik środkowy obrońca. Tutaj wskakujesz. Mam nadzieję, że będziesz dobrze grać. SPD za Kante, A Kante. A Kante pójdzie... No a ten mecz akurat na prawą stronę. Ten cały Bailey tutaj słabo z formą słabo też z energią. O, musimy popatrzeć troszeczkę, co my tu mamy. Tutaj taka wymiana. Si niech sobie odpoczną. No tu w ataku. No. Z na tą stronę damy. A tutaj niech sobie w tym meczu odpocznie. Niech Calvert wejdzie za niego. No dobra, jedziemy. No troszeczkę zawodników nam przybyło. Nie jest tak źle. I ciągle jeszcze mamy milion do wydania. No nie jest to wiele. No ale byśmy mogli jakiś tam jeszcze, może jakiegoś młodego, spróbować zgarnąć. A może właśnie scouta wyślemy? Rozpocznij scouting. No właśnie, może wyślemy go gdzieś. Hmm, może w Brazylii znajdziemy jakiegoś dobrego. Dawaj. dawaj, do Brazylii. Czas trzy miesiące. Damy mu 9 miesięcy, uzdolniony technicznie, skrzydłowy, silny fizycznie, rozgrywający, bramkarz. Hmm. My byśmy potrzebowali mocny w obronie, uzdolniony technicznie, skrzydłowy, w sumie nie, silny fizycznie, rozgrywający. Hmm. Też nie bardzo do nas pasuje. Może jakiś. A, w sumie szuka dowolnych. Niech szuka, jakich tam. Jakich może, niech jedzie. Dobra, rozpoczyna scouting. Spoko. No a my jedziemy. Na wyjeździe Ipswich. Porażka, porażka, remis. Olera jasna. Jedziemy. Niech zaczną grać. Calvert strzela bramkę. Alleluja. O matko, aleluja. Calvert bramkę strzela. I schodzi z boiska. Ale 45 minut. Swoje zrobił. Kante 2-0. Dobrze. Dobrze. 2-0. Do Ciągle czekam na bramkę od ale jakoś tak na razie nieśmiało po tym boisku biega, ale 2 do 0 dobry wynik. Bardzo dobry wynik. Oferta transferowa. Najpierw konferencja prasowa, na której musimy pochwalić nasz Tim. Co Wy tu chcecie od nas kupić? A to wypożyczenie. To akurat mogę zaakceptować. Tak, zawodnikom mogę tu wypożyczać. Niech oni sobie. Śmigają. No dobra, my idziemy dalej, no. Za bardzo z transferami, to nie mamy co się tu bawić. Nagroda za turniej, tutaj dostaliśmy. A, raport, tak, dobra. A, to jest raport a propos tych zawodników, więc Vasquez 81 overall, więc odpada. Malek jakiś, co to w ogóle jest? Mi nie jesteś potrzebny. No za tego dosyć sporo chcą. Środkowo obrońca, bardzo fajny ale mam już glika, więc jest ok. Tutaj 78 overall, jakiś wypad. Środkowo obrońca. Młody chłopak, 25 lat. No 80, no, i 37 milionów. No tak, to się zgadza. Może go zostawmy jeszcze sobie. Tego też ten cały ten master ten kurde może być może być dobry ale nie jesteś na nas go w tej chwili ten grubą kasę embolo pięknie uśmiechnięty embolo Dobra, zostawmy sobie na razie to niech to listę. nagroda 75 tysięcy no niewiele ale jest. Zawsze coś. Na pensję będzie. Ale mam jakieś wiadomości. Newcastle, no na wyjeździe? Sugestia. Kto ma sugestię? Aha, że chciałby zagrać. Lepiej niż Calvert. A, tam byś chciał zagrać. Dobra. To może być ciekawe. Tak, 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 tak. Tutaj może być ciekawe. Calvert ostatnio bramkę strzelił, ale masz rację. Tutaj możesz skoczyć. Jebu, 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 może na ławkę za, co my tu mamy, za bramkarza, co niepotrzebny tu jest. Tracy również możesz wrócić. Lobo wypad. Dobra. No, na wyjeździe, znowu na wyjeździe. Kuria, za dużo tych meczów nawieździ ostatnio. Może przyjdzie w końcu jakaś seria, żebyś ugrał u siebie? Glik, jak ty mogłeś go puścić? No, Ronaldo, 25 minuta, 1-1. W końcu, kurwa, Ronaldo się obudził, tyle kasy cię ciebie dałem. No, biegamy, biegamy, panowie, biegamy, biegamy, biegamy. Ronaldo 2-1. Jebu jebu wchodzi za Zwoińskiego. Zwoiński nie wytrzymał napięcia w tym meczu. Jakie 2-2! O! Trzymać to, trzymać to, bo to dobry wynik. Jest punkt! No Ronaldo tym razem wyjaśnił. Dwie bramki. Spokojnie i źle. Rozwój piłkarzy, jedźmy dalej. Trenujmy, trenujmy chłopaków. To trzeba trochę potrenować, jak skoczy na 80. A, pomalutku, pomalutku. Magellan też już blisko 72, ale też z niego raczej już nic nie będzie. On tak idzie pomału. No i co? Końcówka okna transferowego. W zasadzie dzięki trenerze super, ale tutaj już nic nie wymyślimy. Ten milion, no. O właśnie, zobaczcie, jakie są wysokie transfery. 20 milionów, 20 milionów. Dwóch zawodników sprzedaliśmy w zasadzie. No, ten yy, yy, Boskagi, no, to jeszcze zawodnik, który nam się przydawał. Bardzo dobry zawodnik, ale Bakali, no, kompletnie się nie przydał. Ale z jak na razie, też bez rewelacji. Ojej, przepraszam, bez rewelacji. Wolę tej gazowanej wody. Wywala mi tutaj z BBH różne gazy. Ale myślę, że najgorzej nie było. Całkiem udane okno transferowe. Przynajmniej jeśli chodzi o to, jakich zawodników pozyskaliśmy, ale też nie grali. To przyjdzie nam jeszcze oceniać. No dobra, zobaczmy, co tutaj się szykuje. Oferta transferowa. Leeds United chce na, od nas kupić tego FOFANE całego za milion trzysta. Ja wam powiem, że ja chcę za niego 2 miliony i możecie go sobie brać. Bo jeżeli dacie mi dwie bańki, to ja sobie jeszcze coś kupię za te pieniądze. Ja sobie kupię, tylko teraz musieli dać mi od razu odpowiedź, bo tak mogę nie zdążyć. na pewno dadzą mi odpowiedź. Odpowiedź. Milion siedemset. O, zamarlona jeszcze. O kurna, Palermo się rzuciło na Marlona za 15,5. Słuchajcie, jeszcze możemy tutaj pogadać trochę o transferach. Może nie do końca jeszcze. Kontroferta jest na 20 milionów. 22. Złóżmy ofertę. Eee, zaakceptujmy tą tutaj. Tom tu zaakceptuję i poczekam na odpowiedź. Poczekam na odpowiedź, bo jeszcze może zdążymy zrobić jakiś transfer. Jest bardzo niewiele czasu, ale czekamy na odpowiedź. Zawodnik sprzedany jest do przyjęcia. Rozpoczynają negocjacje. Cholera jasna: nie zdążę, nie zdążę nic zrobić. Ostatnie mam... Ostatnią minutę będę miał, czy znaczy tą godzinę. Zawodnik sprzedany! O cholera jasna, słuchajcie! Mamy jeszcze kasy trochę. Mamy 21 milionów i w zespole nam w tej chwili no, brakuje tutaj dobrego środkowego obrońcy. Ale mamy trochę kasy. Jakiegoś środkowego obrońcy byśmy mogli cholera jasna zgarnąć, tylko teraz z tego co ja tutaj mam... To nie mam chyba żadnego środkowego obrońcy, nie mam. Prawą stronę. Nie, sam... Nie, to jest napastnik. Oraz... Może napastnika weźmiemy, spróbujemy, pójdziemy w niego. Od razu zafrujemy 19,5 bańki, go bierzemy. Tylko, że musiałbym... No tak, 19,5 bańki tyle. Zaoferować i koniec. Pójdą, to pójdą. Tylko, że ja nie zdążę go już kupić. To jest głupota. Bo ja teraz zaoferuję. No, już teraz nic nie zdążę zrobić. Ja mogę złożyć tą ofertę. Ale już z tym nic nie zdążę zrobić. Bo nawet, jak mu teraz złożę ofertę. Oferta ta przyjęta i tutaj nic się nie wydarzy, bo ja tu mu zaoferuję 90. Za dwa lata kluczowy zawodnik złoży ofertę i ja nie dostanę odpowiedzi już. I to jest właśnie głupota. Bo nie mogę tutaj nic zrobić. Nie można tu jechać jakoś minuty czy coś w tym stylu. Ani tego chyba zatrzymać też nie mogę w żaden sposób. No, koniec okna transferowego, i nic nie mogę zrobić to jest właśnie największa głupota. I na dobrą sprawę mam 20 baniek umoczone, których nie mogę wydać. To jest właśnie największa bzdura tej we Fifie. Że ja nie mogę w ciągu tej ostatniej godziny zrobić żadnego transferu. Nic tam powinno być. Powinno być zatrzymanie, odpowiedź i tak dalej. A tutaj nic nie możemy zrobić. Nie mamy szansy na reakcję w ostatniej godzinie, więc mamy 20 baniek umoczone tak naprawdę. Więc ewentualnie co mógłbym robić to mógłbym Szukać zawodników wolnych. Na dobrą sprawę. Ech, ustaw domyślną. Wolni zawodnicy. I w zasadzie to tyle. Pozycja atakujący na przykład, no niech będzie sobie dowolny bieg 24 do no max. dobra, jedź do 30. Kurna, ale jadę głupoty robię. To jest bez sensu też tutaj. 30 do 24. No i tutaj jest lipa, bo tutaj nic, nic, to nikogo ciekawego nawet nie znajdziesz. Co to jest jakiś. Jackin Han Chang, Satan, co mu jest. I to jest głupota. Ewentualnie. Na liście zresztą też nie będzie. Bo też ich nie mogę chyba kupić. Bo tak, ten trochę zawodników pobrał. Ten ma dziś obrona od 1 do 19. Weźmy dowolny. Tak, Jadek, kurę ciężko powiedzieć, czy coś tu z tego jest ciekawego? No dobra, ale momencik, my żeśmy tego zawodnika. Szukali? O, tego bym na przykład kupił. No właśnie, że nic nie mogę zrobić. A, czekaj, czekaj, czekaj. Kontakt w gasa za 5 miesięcy. A jakbyśmy chcieli z nim pogadać? A czemu nie mogę z nim pogadać? Oj, 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 na no widzicie, Będza mam kurde usmarowane. I to jest, kurde, najgorsza głupota w tej grze. I straciliśmy obrońcę. Mamy kupę kasy. Najwyżej mogę, nie wiem, kontrakty z nimi poprzedłużać. I to tyle, zapomniałam mi trochę kasy. Tyle, co będę mógł zrobić. Ta kasa też nie przychodzi, a szkoda. Właśnie szkoda, że ta kasa nie przychodzi na następny sezon. jejka no wejdziemy dalej. 90 tysięcy. Na co mi te pieniądze? Na co? No i w tym odcinku dojedziemy sobie do trzydziestej kolejki. Kochani, jeszcze nam sześć kolejek zostało. W tej chwili jesteśmy na dziewiątej pozycji. Cholera jasna, byśmy jeszcze mogli zagrać jakiegoś zawnika. Tu dupa, dupa z tego wyszła wielka, więc jedziemy. Znowu na wyjeździe, znowu. Co jest z tymi wyjazdami? Kurę, stadion nam zamknęli się, co? Aj. <laughs> o! Oh. Kozaki. Dwóch kozaków kupiłem, słuchajcie, i... Jeden kontuzja, drugi czerwona kartka. O, Boże Święty, jak najgorzej jak kupujesz kolesi z Polskiej Ligi. Kozaki, normalne kozaki. Zwoliński strzela bramkę, aleluja, no w końcu. Pogoń kupę kasy zrobiła na mnie. Jeden, jeden, wow. Strzelił bramkę. Dobrze. Na wyjeździe. Dobry wynik. Ciekawy jestem ile ten Glik teraz ma tej kontuzji. A coś wolno mu to idzie wszystko, ale A jakoś idzie Magellan. Skoczył do góry. Oj panowie, coś słabo. Słabo trenujecie. Kontuzja. Glik. 4 miesiące. Świetnie. Super zakup. Super. Normalnie pełen wypas. O, by go szlak. Ten kontuzja środkowo obrońca. Kto wyjdzie na środek obrony? Dawaj, ty wyjdziesz. No tutaj akurat na środek to jeszcze jakiś tutaj mamy tych pomocników. No, ktoś pogra. Calvert, wejdź sobie, bo tu grzejesz ławę. Mamutę, to już nie pamiętam od ilu kolejek nie gra. Teraz glik nie będzie grał w ogóle. Ale bieda. O matko, jaka bieda. Gdzie ja muszę sobie troszeczkę. Szukaj zawodników, ja tu potrzebuję. Ech, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Wstecz myślą, że my tu potrzebuje wolni zawodnicy. A właśnie, że jest poza listą. Właśnie, że tacy powinni być. Może tu jeszcze coś jest. Na no, dobrą sprawę o nich nic nie wiemy. Co to jest? Sunde Jabalo! Sunde Jabalo! Mam gębę Balon. Dawaj. Ale i tak go nie mogę wziąć. I tak nie mogę nikogo do swojej drużyny zagarnąć. Chyba, że wolnych zawodników mogę. Mogę jakiegoś wolnego zawodnika sobie wziąć? Potrzebuję paru. O, czekaj. Tu ktoś ma swoje oryginalne zdjęcia. ale Bramkarza nie potrzebuję. Krystian Cieżniak. Bramkarz. Wow. Z jesteś pewnie kozakiem. A może jakiegoś kozaka znajdziemy? O, dawaj, ten się ładnie prezentuje. No i co? Zapowiedziałem kontraktu. Dawaj. Bez klubu. Co by chciał? 5000. Masz piątaka. Na 4 lata. Ja ci dam nawet szóstkę. By się cieszył. Zespole nieokreślony. Nie wiem, z czego się nadajesz. Złóżmy parę ofert. Złóżmy parę ofert. Może coś tu wynajdziemy. Kasę mamy, to w końcu trzeba szukać. O, tu jakiś taki środkowy obrońca. Dawaj go. Może coś z niego zrobimy. Damy sześć koła. Ja Easy, trochę zawodników weźmiemy. Cztery lata nieokreślony. Paru zawodników trzeba wziąć. No, te pieniądze trzeba w końcu wydać. Idziemy dalej. O, tutaj silny fizycznie. SPD jakiś, Dawaj go. Szeroka ława musi być. Sześć koła, trzy lata, nieokreślony. Jedziemy dalej. A powiedzmy, zwinność jeszcze nie. Jedziemy dalej. Taki sobie by się dobrze zapowiadał. Dobra, teraz z tej strony jeszcze idziemy. O! Pritam kotal. Tu po Czesku chyba. Dawaj. Popisanie kontraktu. tygodniu A to już chcę dziewiątkę. Dam ci dychę, stać mnie. Trzy lata koleś. No, powiedzmy, że przyszedł zawodnik pierwszego składu. 28 lat, trochę późno, ale luz. Idziemy dalej. Tu nic ciekawego. O, tutaj jakiś jest jeszcze środkowy obrońca. Jakiś z Han. Ten 15 koła chce. Dam ci 18 na 3 lata. Sporadycznie gra, ale kłamie. Kłamie jak znud. Tutaj. Lewy obrońca. Dawaj Może nie będzie taki zły. Pięć koła to za szósteczkę. Cztery lata. Przyszły zawodnik pierwszego składu. No i tych trochę zawodników tutaj połapiemy. Coś może z tego tutaj. Jeden chociaż się znajdzie do grania. O! G Gumul! Ozan Gumul! To miał być Ozyl. To chyba Ozyl! Korei trochę ładniejszy. Dobra. To jest szósteczka. Cztery lata. Przyszły zawodnik pierwszego składu. Ciekawy, ilu z nich się zgodzi? A no, najwyżej, nie, to kasą będziemy ich przekupiać. <grystanie> Idziemy dalej. Ej, momencik, to trzeba sprawdzać. Tutaj ten chyba nie bardzo. Nie. Ten chyba nie bardzo. Ten ma 32 lata. Ale ostatnie takie, nawet coś z niego jeszcze może byśmy zrobili. EŚP 32 lata. Czy on jest do czegoś potrzebny? Chyba, że go sprzedać. O. Przedać go w przyszłym roku, na przykład. Zadychę, ja ci dam 12. No kolejno no 2 lata. Sporadycznie gra. Podpuścimy go. Okej. Okay. No tutaj Fernand. No, 29 lat już. Także właśnie dużo nie jest potrzebnych. Do ataku. Prawy obrońca, bez rewelacji, ten tak sobie, ma spory potencjał, 25 lat już to, lipa, o, rudy, rudy dżingla, A? rudy ojciec, ruda matka, rudy ogon, Dawaj. I ty kurna, grubą kasę chcesz. 35 koła, no problem. Damy zmiennik. Może coś z tych zawodników tutaj znajdziemy. Lewego No to skład by zbudował jakiś jeszcze. Ale, Andro, czy macie Innym razem, Kurde, ten to jest drętwy. To chyba ja bym lepiej bronił. Kanadzio, to chyba w hokeju miałeś być kazem. z tymi statami. No, to jakiś napadzio, ale Chińczyk, podmurgo. To jakiś belomo jeszcze napastnik jest? Staty takie, ma. Powiedzmy. Dobra, ostatni, dobra. Ostatni, jaki bierzemy? Cztery koła, cztery lata, nieokreślony, dobra. Jedziemy. Ach, zobaczymy, co tutaj. Kto z nami będzie chciał tu jakąś umowę podpisać? Mamy co? Skład gotowy? Chyba tak, tak? Chyba tu już więcej nic nie zmienimy. O Jebu może wejść. A może Jebu by zagrał? Ale nie, jebu, nie, jebu na zmianę najbierze może wejść. Ten ma czerwoną, ten ma kontuzję. Ale żeśmy zakupy zrobili. Aj kurde, szkoda mi tylko tego napastnika na końcu, którego mogliśmy kupić, bo coś z tego mogło jeszcze być, a ta klipa. Romero w pierwszej minucie to chyba chcesz, żebymś tu kurde został w tym składzie na stałe. No, klasem. Klasem, bramkę klasem. No. Malony na obronę wchodzi. No to już widzę, jak za bramkę dostajemy. Dobrze jest. 1-1. Jeden, jeden. Kurde, ale drętwy ten sezon jest. O Jezus, jaką my tulipę gramy. Trochę poczekam ich wiadomości, więcej przyjdzie odpowiedzi. Dobra, trochę odpowiedzi mamy. Został chyba wszystko zostało przyjęte, tak? przyjęty, więc akceptujemy. Akceptujemy no Ci coś nie będą nadawali, tego to, to w przyszłym sezonie ich posprzedajemy. No tam jakieś parę groszy tam zawsze dostaniemy. Ale jednak jakąś ławkę rezerwowych potrzebujemy, bo tutaj zawsze nam za wyniku brakowało A tak to wie, może ktoś z tych tutaj... Zawodników coś kiedyś zagra. Przybył, przybył, przybył. Koniec zawieszenia. No dobra, idziemy dalej. Euroliga. Łoł, jedna szesnasta. Euroliga, jedna No. No tutaj widzę, grubą przerwę mamy. Został odrzucony. U. Pritam Kotal przyjął. Primal Kotal masz. Akceptujemy ofertę. To tam odrzucił. To jest taki cwaniak. Zawodnik wraca po kontuzji. No, mamutę wraca. Tutaj został odrzucony. Przybył nowy zawodnik. Odrzucony. Kto odrzucił? 5 tysięcy. A co ty byś chciał? Jezus Maria. Masz, dam ci siedem. Jako przyszły zawodnik pierwszego składu. I tutaj jeszcze ten cały Dan Palsran Palmasz też dam ci, dam ci siódemkę nawet. Na trzy lata, no i jako zawodnik składu. To pewnie o to chodziło, że przyszły zawodnik składu. Raczej myślę, że nie o pieniądze. No dobra, idziemy dalej. O kurde. Został przyjęty. Dobra. Akceptujemy. 18 koła. Trochę treningu się przyda. Ja będę musiał zobaczyć z tych nowych zawodników. Czy czasem któryś nie ma jakiegoś wysokiego potencjału? Zawsze można by coś z nich zrobić. A z tego Zwońskiego to raczej my tutaj nie ugramy dużo. Już widzę, że tutaj ten do 80. poziomu, to tu. Kawał drogi. Klub Arsena chce, aby Romero złożył swój podpis. No, jak pójdzie do Arsenalu, to pójdzie. Został przyjęty. Oczywiście. O. Tak, automatycznie. Mogę go tutaj przyjąć. Dobra, fajnie. I tu też automatycznie tak automatycznie ma korektę zrobić, bo mamy kasę. Więc to jest OK. przybrunowy nowy zawodnik. I to wszystko OK. Mogę grać. Ja mi o matę może grać. No to dawaj tutaj. Zobaczymy. Najpierw zespół sprawdzimy. Bo to troszeczkę. Albo nie. Tam zespół idziemy dalej. No, tu nam trochę zawodników przybyło. Zobaczmy o tej głębokiej rezerwie. Co my mamy za rodzynki. Jedziemy. O kurna. Same po 65, 67, 68, ale mamy tu tak. 1,73. A to już nie głupi zawodnik. Eee, no reszta do wytrenowania, tak? Po 62 i tak dalej. Jakieś tam mają potencjał, ale nic z tego. No tak, ty wracasz do gry. To mi się podoba. Więc wskoczysz za hmm, za Jonesa, Romero. Nie wiem czy za Romero zagra, ja nie lepiej jak zagra. greje ostatnio kurnę lipę gra. Więc może tak zrobimy. Romero na Ticante, Bailey tam na górze. Chociaż Mamute już może powoli grać, więc ale razie go zostawimy jeszcze. Tak patrzę, w tej głębokiej rezerwie. SPO. No tu nam nie potrzebny jest SPO żaden. Ale wiemy, że taki przynajmniej mamy. No masa jakiś tutaj mamy o chłamu. No a ten chłam niech tu będzie sobie. Będziemy ich sprzedawać w przyszłym sezonie. <grytanie> Coś może z tego uzbieramy. W starej wiecie, tu się spaniaczyli, bo w starych FIFAch można było naprawdę dobrych zawodników znaleźć darmowych. No już teraz tak nie ma, naprawdę. Ja budowałem skład praktycznie tylko z tych zawodników. No i zgramy znowu na wyjeździe. Cholera jasna znowu na wyjeździe. No ile można grać na wyjeździe? Ja pierdyle, no, znowu wyjazd. To jest chore. Bramkę strzelić. Strzelić w bramkę. Dobrze Romero. To jest ważna bramka na wyjeździe. Jak przegrać to po strzonej bramce. Ale kurde dobrze gramy na tych wyjazdach mimo wszystko. Cały czas remisujemy. Jeden, 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 jeden. Bramkę strzelamy. No nie jest tak najgorzej. Co my tu mamy? Zawodnik zawieszony, no tak Romero odpadnie teraz, ale Romero gra coś ostatnio, A się popisuje, Arsena pewnie kasę mu dobrą rzucić będzie chciał. A może jednak go zatrzymamy u siebie? No nie wiem, no zobaczmy na tabelę w tej chwili jak to wygląda. Bez rewelacji, 11 pozycja, mamy jeden mecz do tyłu, więc ciągle mamy szansę przeskoczyć. Nawet West Ham jakby przegrali. Co tu mamy, no, no tak średnio nie no, straty ogromne, całe reszty już nawet nie mówię. No nie wejdzie to na sezon. Zobaczmy na zespół, co możemy zrobić. O, dobra, zgłaszamy. A, glik nie może. No to zamieńmy go tam eś. Środkowy obrońca. Dawaj, jedziemy. A nie mam tu więcej. No to... Zwoliński, Dawaj do kadry, cholera jasna. No. Mój zawodnik w końcu. Mam swojego kadrowicza, nie? w swoim składzie. Już teraz. Dobra, zobaczmy. Soliński jesteś powołany na kader, zacznij grać. Ej, tutaj nic nie możemy zrobić, nie no nic. Kurde, ci napastnicy bramek nie strzelają, w końcu mecz u siebie. Ale gramy z drużyną, która wszystkie ostatnie trzy mecze wygrała. No, jedziemy parę, jedziemy z Woliński w się powolnej reprezentacji. Teraz jedziesz. Gaz Ronaldo, masz po lewej stronie Ronaldo. Chłopie. Kante jeszcze na I Kante za czerwoną kartkę. O matko jedyna, co za drużyna. Skąd to się bierze? Malony wchodzi na obronę. Matko jedyna. Bailey, prawa, prawa strona. I trzymać te trzy punkty. Pięknie, tak ma być. Oh. Pięknie. Coś pięknego. Dobra. Okej. Okay. Jedna szesta ta będzie na wyjeździe. No tak, zawinikamy zawieszonego. Kante zawieszonych. Cholera sta, miał kiedy. Oj, oj, oj. No dobra, spokojnie. Romero. Nie, Kante nie. Kantę nie na, nie na ligę. Dobra, Romero. Dobra, spoko. Spoko, spoko, spoko. Dobra, wskakuj ty. Yy, nie wejdzie mamutę. Calvert wypadł. Puścimy tutaj tego Jingla, którego żeśmy sobie To Tu jeszcze Gunul już ma 66. Kurde, może 68 nawet. Kurde, muszę popatrzeć w tych zawodnikach. Może coś z nich jeszcze zrobimy. Na szczęście mamy teraz głęboką ławkę rezerwową i zawsze możemy do kogoś wprowadzić. Nie martwimy się o to. z Woliński. Wszystko jest. Nie wiem, czy to z Wolińskiego czasem, ale może coś tu się zmieni. Dobra. Czekajcie, ma Maloni 67 obrońca. Nie mamy jakichś lepszych obrońców? Mamy. Dzięka. Lawaj tu. Kurna Maloni na ławę. No. Nawet Kotala mamy. Ten co? Jak on miał? Nie, chciałem szczegóły. Jaką się zwie? Tak, dobra, nieważne. Jakoś tam Pridaj Kotal, czy jakoś... Pridaj Kotal, matko jedyna. Kto to jest? No, gramy. Pierwszy mecz 1-1, gramy u siebie. Na własnym boisku gramy trochę lepiej. O no, panowie. Płyk wody znowu. I liczę Stoch! Chyba chopyć się pomyliły dyscypliny. Ten łapie kontuzję. Zwoliński strzela na 1-0. Tak jest! Tam łapiam czerwoną. Mają z tyłu braki. Zwoliński jeszcze jedno. Może, bo Ronaldo pójdzie lewą stroną. Albo nie. Magellan podziś. Zwoliński 2-0. Kurna! 2-1. Czekajcie, jaki był wynik wcześniej? Nie może być 2-2. Pięknie! Pięknie zwoliński, no. I o to chodzi mamuty nawet szedł na chwilę. I właśnie o to chodzi. Finał Capital One z Manchesterem United. Boże Święty, wszędzie te puchary gramy, cholera jasna, a co miesięczny raport zwiadowczy. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mm -hmm. Mm -hmm. Jakiś piętnastolatek. Potencjał słaby. I mają dosyć duży potencjał. Pauleta i Madeira. Ten jest wysoki, ten jest niższy trochę. O tym trochę więcej wiemy. Zwinność, szybkość biegu, szybkość biegu skoczność. Madeira, madeira. No dobra, dawaj. Podpisz kontrakt. Tak, muszę przeciąć, Ale Muszę budżet tu zmienić. Dobra, dawać tu. To jest bez różnicy. Podpisz kontrakt. Ok. Pauleta. Teraz z nim podpiszemy kontrakt. Ok. A reszta powiedzmy. To jest Bramkarz. Nie. opuśćmy sobie. Co miesięczny raport. Konferencja prasowa. No tutaj, naszą drużynę pochwalimy za ostatnie granie. Przełożone spotkanie. Nagroda z turniej. Tu dostaliśmy 360 tysięcy. Kontuzja zawodnika. 6 tygodni. Wagner no. ma. jeszcze tak średnio. Jones. Jones się odezwał. Doktor Jones, doktor Jones. Gównograsza, chciał chciałbyś, kurde, nie wiadomo co. No dobra, finał. Na finał możemy się skupić. Więc tak, najpierw środkowy obrońca. czego nie mamy. Ale mamy Jingingana. Dawaj, John, skakuj, jak chcesz grać. Romero wraca, więc Romero zastąpi Kante, który musi iść na ławę. No i reszta taka jaka jest jest. Bailey troszeczkę kurde, słabą u niego. Z. Energią, więc może zacznie jebu-jebu. Tak zaczniemy z Manchesterem. Gramy, gramy o jakieś trofeum, które możemy zdobyć. Jest do zgarnięcia. Puchar Capital One. No to jedziemy. Same zwycięstwa mają. Siedem bramek w trzech meczach, żadnej straconej, no to czas, żeby coś tam dostali. Dostali, dostali. Ja, ja. Ta, to papy chyba. The pay. Romero Czerwona. Kocham was. Jebuch z prawej strony jeden jeden! Jones Jones a Jones? O oh, nie, 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 nie. nie. Mamutę za Kto wie? Kurna! Bailam strzela bramkę! Giebuch, Karny, kurna! Macie frajerzy do budy, stanley i ten twój Manchester do budy. Huh, Chwia się płułem. Kurna, jebu jebu. O, dwie bramki, ale śmiałem cudzie w moczu, żeby go zmienić. Pięknie. To jest trofeum. Co by nie było, no po co się wreszcie gra? Przetrenujmy tutaj zawodników, chociaż ja miałem zobaczyć, z tego zwolińskiego to my tutaj nic nie wytrenujemy. I zobaczmy. Tak, jedźmy. Skrzydłowi, tu ma 66, ten ma jakiś potencjał. Pomocnicy. Magellan ciągle ma potencjał i tu jeszcze ma... O! Ten cały jinga jingla! Ten ma potencjał. Awaj go, SPO. Trenujemy go. E, sugerowane. Trudne utrzymanie piłki. Nie może mieć przeciwnika. Czemu? A co on jest? Przez obrońcę. Środko pomocnik, przepraszam. A utrzymanie piłki, no dobra. No to może. Może. A może trudne na przykład podania. O. Orientacja podania. Tu u niego coś słabo widzę jest. Dzinga, dzingla. Dwoliński wypad zobaczmy jeszcze środkowi, tu nie ma nikogo. Boczni obrońcy, lobo ma i ten jeszcze cały jest i Sakson, który też może być trenowany. No bramkarza akurat tutaj nic nie zrobimy. Obrońcy, no może jeszcze potrenujmy w takim razie cały z tego Dzingę, dzingę. i dzinga, dzinga Na przykład trening snajperski. dawaj, no, tam ich trenuje. No dobra. Ej, jebu jeszcze trujemy. O, mnie łapasz boli. mam czerwoną. Od tego poklaskiwania, ale był mecz z Manchesterem. Ale frajerzy przyjęli. Nagle za turniej. Ale liczbę mi dali. To to jest. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 119 999 funtów. No ja pierdziel, jakby jakiś nie mógł funta dołożyć, bo 200 tysięcy. Ale wygraliśmy turniej. Nie, Jest już zawieszony. Zawodnik nie jest zawieszony. Super. To coś udało nam się wygrać. W końcu. dziesiąta pozycja. Może duży naruszy. aj. Chcielibyśmy powiedzieć panu prowadzenie klubu Newcastle United. Obserwaliśmy pańskie poczynania w klubie Northampton To nie uznaliśmy, że świetnie by się pan u nas sprawdził. Na początek możemy zaoferować pensję na poziomie 25 tysięcy funtów tygodniowo. Dajcie mi te pieniądze, a będę waszym menedżerem. Przyślijcie mi je, mogę wam adres podać. Boże, 25 tysięcy funtów tygodniowo. Matko, jedyna. Niech ja zapłacę podatek z tego. Zostanie mi jeszcze z 15 lat pieniędzy. Ile to jest pieniędzy? Sukole pieniądze. Yes. Chyba każdą grę miałbym, jaką można by sobie kupić. W każdej edycji. <laughs> um, no nie, nie, oczywiście odrzucamy ofertę miesięczny raport o liniorach. No tutaj już tych dwóch zawodników. Coś tam mamy, więc okej. Okay. Powiedzmy, że oni zarazacyjni nie są, no, ale to młode chłopaki. więc se będą. Kontuzja na treningu Bakuna. O Jezus, ale to jest ciężkie, ciężkie przypadki. No dobra. Czyli tak, bakuna wypada, czyli potrzebujemy wstawić środkowego obrońcy, których mamy coraz mniej. Baknach ma kontuzję. Świetnie, po prostu jest. świetnie. Glik, kontuzja. No sam, no po prostu luksus jeśli chodzi o obrońców. No luks. Tutaj mamy nad lepszego. Nawet tu wskakuj. A muszę to według wartości to ustawić, bo to jak mam dziwnie porobione. Oni według Coverali nie są, powinien być według coverali poustawianych. No właśnie tu nie mogę tego przesuwać, tylko za każdym razem to wszystko i tak idzie w bok. Ale tak przynajmniej wiem kto jest kto. No, i tu według Coverali teraz postawione. OK. My sobie zróbmy tutaj też. Powinna w ogóle opcja taka być, że ustawię według Coverali. Nie, to jest OK. No dobra. I teraz co możemy zrobić? Romero. Romero wypadł. Romero wypadł za kantę. Hmm. Trochę przemęczeni są wszyscy. Dzięki, to widzę teraz ten meczyk kolejny. Tym razem, że. Tym bardziej, że na wyjeździe gramy. Mi się tu już woda powoli kończy, ale spokojnie. To już nasze ostatnie podrygi w tym odcinku. Szczęsny łapie kontuzję. Drugi raz w tym sezonie. Mamutę zajebu jebu. Pięknie, pięknie jeden do zera. Tylko jeszcze, żeby Szczęsny nie miał kontuzji poważniejszej niż 3 dni. 5 tygodni. Złamał wśród stopień. Dobra. Peter, uspokój się, to tylko gra. O! Oh, Szlak by was trafił. A tak zaczęliśmy dobrze grać. Ósma pozycja już. I się pniemy do góry. O! Oh, Jej, Wiecie co, ale tu się robi dym straszny. Romero wraca do gry. Kante, Gray, Gray, zmiana. Romero wchodzi tu. Hmm. Bailey tutaj. Dawaj, wskakuj. Jebu, Jebu, niech sobie odpocznie. Prowadzimy i kuramy tego tutaj. Wegoronać jak mu tam. A oh, z obrońcami też tutaj tak sobie. Środkowie obrońcy to jest jakiś dramat. Jones, prawy obrońca. Kakuj. Tu jest wypoczęty, co prawda 65, no ale... Co ja mogę zrobić? Dawaj, nie grają takim składem. Kurna. <grymna> ja pierdzielę. Premier League, ja zawodników po 65 Rally wypuszczam. os Maria. No. Oni ode mnie kupili. Kogo wy ode mnie kupiliście? Koś kupiście ode mnie. Nie, słonzi? Swon, nie, 1-0 prowadzę, ja pierdzielę już po pierwszej minucie. No, Ronaldo, pięknie! Oni kogoś ode mnie wzięli. Mam są zmiany. Mamutę do dwońskiego, no Mamute, w końcu wejść i coś z tego czuba. Znowu końcówka Bailey z prawej strony, ja pierdzielę! No, z takim składem zobaczcie, i gramy! gramy! I tu może być to ustawienie. Kto wie, czy czasem to ustawienie tutaj nie robi? Nie jak głównej roli. No, Ronaldo w końcu strzela. W końcu. No ile można czekać? Dobra. jejku. Teraz z Milanem, jedna ósma Euroligi, no tutaj to już będzie, już nie będzie lekko, ale muszę moją drużynę pochwalić, pierwszy mecz u siebie na to wychodzi. Co my tutaj mamy? Za wiadomości. no już po tych kilku sezonach tutaj to widzę, ta FIFA już zaczyna mulić. Dobra, spoko. Jebu jebu chciałby zagrać, okej. Okay. Co możemy tu zrobić? Gdzie ty jesteś w ogóle? Jebu jebu. Wracaj. Na swoje. Teraz tak, Tu nikogo nie ma, no trzech kurna obrońców, którzy mogliby grać spokojnie, kontuzjowanych i gramy taką padaką. Kotal, nie, nie, Kalego zostawimy na razie, ten Kotal na razie niech sobie tutaj wypoczywa. No dobra, no gramy tym co mamy. Idziemy. No, Trabzonspor. spor. Pięć, jeden, ale im w A Później przegrali. Jeden, dwa. No, gramy. Gato. Gabriel. Romero. Romero jeden zero, dobrze. Kante 2-0. Pięknie. Dobrze byłoby bramki nie stracić. Dobry wynik. To jest dobry wynik. Dobry! Bardzo dobry wynik. Bramki nie straciliśmy. To jest bardzo ważne tutaj. Konferencja prasowa. O! Ktoś dzwoni do mnie do drzwi. A pauza. A już jestem z powrotem, paczuszkę odebrałem i przy okazji jeszcze grę swoją odebrałem, mogę wam się już od razu pochwalić, proszę bardzo, Pro Evolution Soccer 2016, ta edycja euro czy coś tam, trochę żadna, ale cena nie była droga, Na duża w zasadzie cena nie była, tak się powinno poprawnie powiedzieć, nawet nie kosztowała 100 złotych, <grym> więc jak nowy tytuł, to nie jest tak źle, coś się popyka, więc jest do kolekcji, a my idziemy dalej, bo mamy fifkę tutaj do grania, więc co my robimy, chwalimy oczywiście naszą drużynę, Rozmowy z zawodnikami. Jestem rozczarowany brakiem gry. Mm, 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 mm. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze przyjdzie ci nagranie. Dobra. W takim razie, kochani, ostatni mecz tego odcinka. 30 kolejka dla nas. Jesteśmy na ósmej pozycji. No i mamy szansę tutaj wskoczyć. Kurde, no, gramy. Zaczęliśmy grać i zobaczcie, jak się szybko zbliżyliśmy do pierwszej. Piątki. Nieduże straty mamy. Znowu zaczynamy nasz taniec w końcówce sezonu. Mimo naprawdę rzucanych nam kłód przez FIFA, bo gramy rezerwowym bramkarzem. rezerwowym obroną, bo tylko środek i. atak tak w zasadzie wygląda sensownie. No, obrona jest. tył, tył jest kompletnie rezerwowy. E, pf, co my tu możemy zrobić? Obrońcy ledwo się trzymają. Może, no, ten Galego gra coś tam, no dobra, za Galego damy. Chodź tutaj, ty, kotal. Chodź, kotal. Skakuj. Skakuj, kotal. Mamutę. Hmm, hmm. Dobra, z Wolińskim może trochę odpocznij. Wolińskiemu damy całkiem odpocząć. Niech sobie wejdzie. Dawaj, tego tu wstawimy. No dobra, reszta gramy. Ustawienie wygląda na, na razie sensowne. Dość dobrze przy tym ustawieniu nam idzie. I z Evertonem. Ważny mecz, gdybyśmy to wygrali, słuchajcie, moi mili. I Newcastle gdyby się potknął, to jesteśmy praktycznie już pod bramą pierwszej piątki. Już pukamy. Już. O, mamo! Jęzorem liżemy tą bramkę. O, tylko trzeba zagrać. Zagrać. Ostatni mecz, chłopaki. kotal tam na obronie. Tkniesz ile wejdzie. Można czerwono mieć. bo to jesteś puszczony. No. Kur Omrani, skąd ty się urwał. Waselowrani Omrani. Dobrze. No to powiedzmy, że na tyle byśmy się tutaj. Pocieszyli. To naszą serjką, ale i tak bo nie najgorzej. Trzeba pochwalić. No nie, może jeszcze tego Milana pykniemy, co? Nie, no, zagrajmy jeszcze z tym Milanem. Jeszcze ten Milan zagrajmy, bo 2-0 wygraliśmy ostatnio. To może jeszcze tutaj na poprawę humoru na koniec. Może uda się przejść ten Milan. Może, mam nadzieję, że Milan nas nie załatwi. Więc. Uff. Konferencja prasowa. No tutaj, no, zmotywujemy moją drużynę, bo może troszeczkę faktycznie opadła. Z sił i morali. Więc trzeba trochę ich zmotywować. Jedziemy. Zespół hardcore. Hardcore hartuje zespół przed spotkaniem pucharowym, dokładnie. Do zgłaszania tak jest. No tutaj oczywiście a szczęsny też wypada jeśli chodzi bramkarzy. No to dawaj ty to niech broni. Jakie Michalo. No to byłoby naprawdę... Dobre, jakby udało się ten Milan wyeliminować. No 2 do 0, jedziemy z taką zaliczką. Na wyjazd, co prawda, ale jedziemy. Tu mam jeszcze maila, to są zawodnicy, którzy będą nieobecni. To więc to akurat mi jest potrzebne. Cholera, że żaden zawodnik nie chce wrócić do gry. Szczęsny, no nie, no Bakuna, no nie, no Glik. Wszystko out. SP 67. Co my tu mamy? Lewa obrona. Właśnie. No nie. Faceci to już ledwo zipie w ogóle. No to musi, musi jakiś tam końca być. Zwoliński już wypoczął. Dawaj go tu. Zwoliński do przodu. Nie jedziemy. No. Nie przegrać tego 2-0. Albo 3-0 czasem. To będzie padaka. A mieć Milan na rozkładówce? A? Niegłupia sprawa. A przegraliście z Northampton. 2 do zera. No, najgorzej, jak zaczniemy szybko od staty bramki. Kurенана. Zaliczka jest, ale już się skróciła o jedną bramkę. Strzelić bramkę. Szczelić bramkę musiałem wtedy trzy strzelić. Czy dwie jeszcze no. Porażkę 1 do 0, ale ostatecznie wygrywamy 2 do 1. Więc awansowaliśmy. O, ale był emotion. Emotion był niesamowity. No my jesteśmy widać ciągle tutaj na ósmym miejscu. Ale tak, konferencja prasowa na naszą drużynę tutaj po no pochwale jednak, mimo wszystko. Przełożone spotkania, nagroda za turniej 540 tysięcy. No te pieniądze takie sobie są. Tocha no, trochę z Woliński, no tak, do kadry oczywiście. My, my w końcu powołujemy tą kadrę, trochę zawodników. Indie! matko jedyna, co to za jakieś dzińki z Hany? Indiach zasuwają, ale mamy paru zawodników tutaj, nawet w kadrze w Indie. Indie, tak. India. Pykają. No kochani, na tym kończymy. Więc przedstawiam Wam szybciutko tabelkę, która wygląda następująco. Jesteśmy na ósmej pozycji, więc troszeczkę poszliśmy do przodu. Jestem całkiem zadowolony z tego odcinku i z moich transferów i z tego ustawienia. Widać, to ustawienie chyba pasuje naszej drużynie. 35 bramek strzelonych, tyle samo straconych. Zero. Balans nasz tutaj wynosi. 45 punktów. Zaledwie 8 punktów straty do Manchesteru City. Jesteśmy dość blisko tej pierwszej piątki, która zapewnia nam grze, grę w pucharach. No, szóste miejsce może nam zapewnić również, ale piąte to jest to stuprocentowe. Szóste to przy okazji, gdyby jakaś nasza drużyna z naszych, w tej Rochelsi no, na przykład, wyciężyła puchar. Chyba albo obojętnie, która li drużyna ma puchar wygrania nie? Jakoś tak to jest. Obojętnie, który puchar. Chyba. No, nieważne. Ważne, żebyś w pierwszej piątce. To jest do zrobienia. Do zrobienia, aczkolwiek w przyszłym odcinku zagramy ostatnie 8 spotkań. No, będzie to niezwykle ważny dla nas odcinek. Ciągle jeszcze jest do zrobienia co nieco. A jeszcze mogliśmy sprawdzić, słuchajcie, strzelców. No tak, Costa znowu widzę, idzie kuragan. Ale Ronaldo! Patrzcie, 15 bramek Ronaldo! W życiu bym nie powiedział, że jest na drugim miejscu w lidze w tej chwili. Byście powiedzieli? Bo nie. A jednak coś tam strzela. No, czyli nie jest tak źle. Co no tu jeszcze jest na No, nieważne. Jeszcze mamy tak. Asysty. No, tutaj nie mamy nikogo. Czyste konta. No, Szczęsny ma 7. Nieźle. Żółte kartki. No, tutaj Bakuna ma 7. Czerwone. Najlepsi strzelcy. Oj moi mili kochani i kochani, więc ja serdecznie dziękuję za ten odcineczek. Zapraszam oczywiście na kolejny. Tysiąc wyświetleń leci dla Was, nagrywam moją ulubioną serię, a ja przy okazji, jak tu już jesteście, zapraszam na inne nasze filmiki. Tu po tej stronie widzicie u góry prezent łodzinowy Nikoli. Tu na środku macie pierwszy odcinek mojej kolekcji gier na konsolę. Tu troszeczkę tak niżej. Prezent. Od mojej żonki monitor, na którym tutaj gram sobie. Jak zawsze wszystkie linki w opisie pod materiałem. Gdybyście mieli jakieś pytania, pytajcie. Piszcie w komentarzach. Łapy w górę, jak Wam się podobało. Łapy w dół, jak Wam się nie podoba. Ale napiszcie, co Wam się nie podobało. Trzymajcie się serdecznie. do bym ja, Wasz Lemi. parka. Hejka.